Witam serdecznie osoby spod znaku koziorożca. Tym razem na czytaniu na pracę na miesiąc luty, tak, 2022 roku. Słuchajcie, tutaj macie energia pustelnika dla Was. Widać? A, dobra, nie podnoszę. Ten pustelnik to jest ktoś, kto kieruje się intuicją, kto jest szefem swojej firmy, wie doskonale, jak nią kierować, postępować, więc mi się wydaje, że Ty po prostu czujesz się osamotniony w tej pracy, możesz się tak czuć nawet, właśnie będąc tym kierownikiem. No wiadomo, duże obowiązki, no, są na Twojej głowie, możesz się czuć po prostu już zmęczony tą sytuacją, właśnie taki luty dla Ciebie będzie. No i co? No dla jednych to może przejście na emeryturę, bo to śmierć właśnie to mówi, że to jest koniec jakiegoś etapu. No, definitywna zmiana, to jest nagła zmiana. To są ogromne zmiany w pracy, na przykład redukcja etatów. Ktoś inny może utracić pracę. Przez to mogą być jakieś poważne straty, pogarszające warunki i standardy życia. Wiadomo, że jak już pracy nie ma, no to wszystko się zaczyna walić. To są takie zmiany, gdzie po prostu albo ktoś jest może zwolniony z jednej pracy, ale może pójść do kolejnej, tak? To jest śmierć jakiegoś etapu, tak mówiąc ogólnie. To jest po prostu znak, którego nikt się nie spodziewał, tak? To są zmiany takie. Ktoś może skończył jakiś, dla kogoś innego może to być koniec, dajmy na to, jakiegoś projektu i rozpoczyna kolejny. Nie wiem, jakiej jesteś sytuacji, naprawdę nie wiem. Coś starego się kończy i już. Księżyc przestrzega Was przed, powiedziałabym, nieuczciwymi kontrahentami lub inną sytuacją związaną z oszustwem. Może też jednak wróżyć nowe pomysły i ich dojrzewanie do realizacji, więc nie wiem. W każdym razie nie powinniście podpisywać jakichś umów w lutym. Nie dawaj się namówić po prostu na pewne posunięcia finansowe, które potem mogą po prostu... Ty będziesz te konsekwencje zbierał. Nie ktoś, kto Cię namawiał, tylko Ty. To będzie ktoś nieuczciwy, który świadomie będzie chciał Cię naciągnąć na coś. No dobra, ale zobaczymy, czemu ta śmierć wyszła u Ciebie, koziorożcu, na pracę w lutym. No i śmierć wyszła Ci przecież na miłość. W miłości tutaj i też, więc coś definitywnie się kończy u Ciebie. Nagle. Dobra, czemu śmierć w pracy? No proszę. Tutaj myślę, że tutaj już jest jakiś... przedsięwzięcia są już jakieś rozpoczęte. Ty czekasz na efekty tego. To jest podpisywanie czegoś. No musisz uważać naprawdę. No tutaj jest król
mieczy. On jest urzędnikiem, wiecie, więc tutaj będą jakieś sprawy urzędowe. Naprawdę musicie uważać. Na tą osobę być może. Patrzcie na ręce, patrzcie, co podpisujecie. Może ci jakiś papier podsunąć i nawet się nie zorientujesz, a coś na siebie zwalisz. I to w przyszłości potem może się okazać coś bardzo niedobrego. Jakieś straty totalne. Także, no dobra, zobaczymy, co ten księżyc ci powie. Księżyc. Diabeł. No dobra. To będzie ktoś, kto będzie chciał ci doradzać, byś coś zostawił i poszedł w inną stronę? Nie wiem. Na przykład zostawiasz jakiś projekt, ktoś ci wymawia, że ten projekt jest super, a nie powie, że tutaj czy tutaj jest coś nie tak i możesz po prostu mieć przez to problemy. Albo może być też tak, że nie posłuchasz tej osoby i pójdziesz zupełnie w innym kierunku, odejdziesz od tego diabła księżyca i pójdziesz w zupełnie innym kierunku, bo będziesz wiedział, że w tamtym miejscu to nie jest to nie jest dla ciebie, ta firma nie jest dla ciebie, bo tutaj są oszustwa, jak i zaniedbania, czujesz, że jesteś wykorzystywany, ty od tego odchodzisz. Możesz zakładać nową firmę i patrzeć na przykład, jak się rozwija, jak te twoje plany będą realizowane w życiu codziennym. Też tak może być. To jest, może być nowa praca, tak? Może jakiś awans, słuchajcie, nie wiem, ale na pewno tutaj musicie mieć się na baczności, bo ten księżyc właśnie mówi o jakichś nieuczciwych sytuacjach, ktoś cię może wykorzystywać, ten diabeł nawet to potwierdza. Więc ja bym ostrzegała w tym momencie. Dobrze, zobaczymy, jaka jest rada od Tarota. Wisielec. Wisielec mówi, byś nie podejmował jakby pochopnych decyzji. Poczekaj, przyjrzyj się sytuacji, w jakiej jesteś. Przyjrzyj się, obejrzyj ją dookoła. Bo możesz wiele stracić, jeżeli pójdziesz na całego, posłuchasz kogoś, tych właśnie rad, które no, nie będą ci służyły. Więc Wisielec mówi, zaczekaj, nie działaj od razu pochopnie. Przyjrzyj się tej sytuacji, w jakiej się znalazłaś. Czy znalazłaś. I teraz jaka rada? O, no, co mają do powiedzenia aniołki? Postęp zamiast perfekcji. Nie porównuj się do innych, ani nie osądzaj siebie. Zamiast tego skup się na tym, jak daleko zaszedłeś i na wszystkim, czego się nauczyłeś. Więc miej zaufanie do siebie, do swojej intuicji. Twój głos na pewno ci podpowie, co robić w danej sytuacji. I tutaj możesz się właśnie czuć samotny w tych decyzjach. Ta karta jest znakiem, że być może trzymasz się perfekcjonistycznych osądów na temat własnej osoby, a one cię blokują. Być może istnieje obawa, że jeśli ty lub twoja praca nie jesteście doskonali, nie otrzymasz tego, czego potrzebujesz. Bóg i twoje anioły stróże zapewniają cię, że jesteś duchowo doskonały, ponieważ zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nie musisz próbować być po ludzku doskonały. W rzeczywistości nikt nie jest.
ludzkim sensie doskonały. Każdy jest nieukończonym dziełem. Twoje anioły stróże chcą, abyś skupił się na już osiągniętych postępach i przyznał się do własnych sukcesów. Proszą, byś nie był dla siebie tak surowy i przestał siebie osądzać. Więc to wszystko działaj na spokojnie. Myślę, że będziesz wiedział najlepiej, co zrobić w sytuacji, w jakiej się znalazłeś, czy znalazłaś. Teraz słuchajcie, i tym razem bardzo was proszę, pomyślcie sobie, nie wiem, coś chcecie zrealizować w lutym, macie jakieś pytania do karty. A ja wylosuję jedną z kart opiekuńczych. Zobaczymy, co ona ci podpowie, jak podejść do twojego problemu, jaki masz w głowie. Ok? Zobacz. Beztroska. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to twój najwspanialszy nauczyciel. Bardzo często mi ta karta wychodzi. Właśnie chodzi o ten luz, o to, by nie brać wszystkiego tak strasznie na serio. To tyle, kochani, z mojej strony. Mam nadzieję, że to czytanie wam się podobało. Oczywiście bardzo was proszę o subskrypcję, lajki, komentarze. Oczywiście odzywajcie się również na e-mail. Będę bardzo szczęśliwa móc wam pomagać. To tyle z mojej strony. Do następnego razu. Pa!